Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w drugą sobotę marca. Już wielkimi krokami zbliżamy się do końca wielkiego postu. Czas mija bardzo szybko, już za tydzień. Niedziela palmowa, ale nie możemy, jak gdyby się zatrzymać na tej drodze wielkopostnej przemiany, nawrócenia, ale jeszcze intensywniej, z jeszcze większą siłą i pragnieniem w sercu iść za Jezusem aż do tych najważniejszych dni, jakie będziemy przeżywać, triduum paschalnego, przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, by nasze serca były gotowe do trwania przy Jezusie, do pójścia Jego drogą. Jego śladami, by były otwarte na moc Jego działania, Jego przebaczającej miłosiernej miłości, by przyjęły dar zmartwychwstania nowego życia, odnowionego, uświęconego Jego łaską. Byśmy mogli powstać z grzechów, naszych słabości, naszych wielu ograniczeń, lęków, jakie mamy. Powstać do tego, by być świadkami Jezusa, Jego uczniami, Jego apostołami, którzy z mocą będą głosić, że Jezus żyje i jest pośród nas, którzy Jego miłość zaniosą każdemu człowiekowi. Nie ustajmy więc w wypełnianiu naszych wielkopostnych postanowień, wyrzeczeń, ale trwajmy w nich. Niech one nas prowadzą do Jezusa, niech pomogą nam dobrze uporządkować nasze serca i jeszcze bardziej otworzyć je dla Jezusa. Oprócz tych wyrzeczeń i postanowień, najważniejsza i podstawowa jest modlitwa, codzienna modlitwa, nasze uczestnictwo. W nabożeństwie Drogi Krzyżowej, gorzkich żali, w rekolekcjach wielkopostnych, w sakramencie pokuty, aby pozostawić wszystkie nasze grzechy, nasze słabości, to wszystko, co w nas złe, co nie pochodzi od Boga, abyśmy Mogli z czystymi sercami przeżywać najważniejsze wydarzenia naszej wiary. I niech w tym trwaniu wspiera nas, niech towarzyszy nam nieustannie Maryja, nasza najlepsza matka. Tak jak w każdą sobotę Wielkiego Postu, tak i dzisiaj pragniemy rozważyć kolejne stacje. Drogi Krzyżowej. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy. Stacja dziewiąta. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Jezus upada wyczerpany ostatkiem sił zmierzając na kalwarię. Już niedaleko, już widać szczyt kalwarii i koniec drogi, ale na końcu jeszcze upadek tak bolesny, najtrudniejszy. Panie Jezu, przy tej stacji powierzamy Tobie tych wszystkich ludzi, Którzy upadli w najcięższe grzechy, którzy tak bardzo uwikłali się w zło, że nie potrafią już podnieść się ze swych upadków, którzy stracili już nadzieję na jakąkolwiek zmianę, na to, że mogą. Powstać z dna, którego sięgnęli. Prosimy Cię, Panie Jezu, przyjdź do nich z łaską swego miłosierdzia, z darem przebaczenia, aby mogli na nowo odzyskać nadzieję i wiarę. W ciebie, że to ty jeden masz moc wyciągnąć ich z tego dna, w jakim się znaleźli, wyciągnąć ich z wszelkiego grzechu, w jakim się pogrążyli, że nie mogą liczyć na własne siły, ale na Twoją łaskę. I Twoją pomoc, z którą Ty przychodzisz, z którą Ty czekasz, aby zwrócili się do Ciebie, aby wyciągnęli swą rękę w Twoją stronę, a wtedy Ty podźwigniesz ich do nowego życia. Prosimy Cię, Jezu, aby każdy człowiek mógł. Doświadczyć, zwłaszcza w tym czasie Twojej przebaczającej miłości, i powrócił do Ciebie. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Krzyż z Jezusem ustawiono pomiędzy niebem i ziemią. Ostatnie chwile Jezusa były najtrudniejsze, były największym cierpieniem. Ale Jezus wiedział, że już do końca wypełnia się wola Ojca Niebieskiego. Mówi: Wykonało się i oddaje swego ducha w ręce, Ojca Niebieskiego. Panie Jezu, razem z Maryją, Twoją i naszą Matką, stoimy pod krzyżem wśród obecnego tam również umiłowanego Twojego ucznia, Jana. Przy Marii Magdalenie. Chcemy wraz z nimi trwać, by wpatrywać się w Ciebie, wpatrywać w Twój krzyż, dziękować za Twoją mękę i śmierć, za dar zbawienia, bo wierzymy, że z tej śmierci wypływa życie dla każdego z nas. Że ta śmierć nie jest końcem, że krzyż nie jest już hańbą, nie jest czymś najstraszniejszym, czymś ostatecznym w życiu człowieka, ale że krzyż daje początek, że jest znakiem zbawienia, znakiem nadziei, znakiem naszej wiary. Dlatego pragniemy, Panie Jezu, by Twój Krzyż był zawsze w centrum naszego życia, naszej codzienności. I dodawał nam mocy do tego, byśmy odważnie wyznawali naszą wiarę, potrafili przyznać się do Ciebie i ciągle na nowo wybierali Ciebie jako naszego Jedynego Pana, Boga i Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie, abyśmy my mieli życie wieczne. Dziękujemy Ci, Jezu, za ten największy i najcenniejszy dar. Prosimy Cię, abyś Mocą Twego Krzyża nieustannie nas umacniał i uświęcał, prowadząc do zmartwychwstania. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, Przyczyń się za nami. Jutro 13 dzień marca, a więc trzecia rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na stolicę Piotrową. Dziękujmy Panu Bogu za dar jego pontyfikatu, za jego osobę, Jego nauczanie, które nieustannie jest dla nas. Wskazówką na tej drodze, którą kroczymy do nieba, do świętości, za to, że Ojciec Święty pokazuje nam jasno, wytycza właśnie tą drogę, którą mamy iść. Mówi, co powinniśmy robić, aby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa aby jeszcze mocniej wierzyć. Prośmy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka. Módlmy się o siły dla Niego, o moc Ducha Świętego, by jeszcze przez długie lata w zdrowiu mógł prowadzić Kościół do Chrystusa i przybliżać do Niego tych, Którzy pogubili się, którzy się oddalili, aby był świadkiem, był znakiem prowadzącym wszystkich ludzi do Boga. Na koniec pragnę bardzo serdecznie zaprosić na regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, które odbędzie się już za tydzień, 20 marca w niedzielę palmową bazylice Bożego Grobu w Miechowie. Niech nikogo z was nie zabraknie. Czekamy na was. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień z panem Bogiem